Witam, z tej strony Manajk i wracamy do The Walking Dead, czyli naszej serii związanej z żywymi truposzami. Tak, tutaj ostatnio się dowiedzieliśmy o strasznej rzeczy, że nie ma baterii w radiu i przez to radio nie działa. Ale tak naprawdę to mamy tutaj jednego narwanego dziadziusia uratować, pójść do apteki po nitroglicerynę. A zobaczmy, co tutaj ciekawego na ścianie jest. Easter Egg Hunt. O, czyli Wielkanoc. No tak. Jakieś ogłoszenie. A pogadamy teraz z Dougiem. Doug to the rescue! No. Możemy popatrzeć, pośmiać się zombiaków. Rozejrzyjmy się. No. Nie no, będziemy krzyczeć, żeby przybiegły. No sorry, co ty? Tak, otwieram się drzwi, ale dość krótkie te ekrany ładowania. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że będę je wycinać. Raczej nie ma sensu ich wycinać. Więcej zombiaków. Na zewnątrz byłoby dość ciekawie. Ale standardowy pump shotgun. Może jeden pipe i by się załatwiło. Nie no, jeszcze giną jak dostaną w głowę. O, tam. Dokładnie to są myślę. Tak, przynajmniej z tydzień to zajmie. Popatrzmy, co my tu mamy. O. O, to dużo ich się zdarzyło, jeżeli to większość. Dobra, tu widzieliśmy. Tutaj jest kutka. Kutki może na razie nie ruszajmy. Okna zabite dyskami. No, może pomogą, może tam umarli z głodu w środku. Co my tutaj mamy? Sklep z telewizorami. No co się dzieje na zewnątrz? Pewnie ludzie giną. Sklep z narzędziami to patrzyliśmy, kłódka. Dobra, kłódki może nie będziemy na razie ruszać. Jakiś pomysł, gdzie mogą być klucze? Nie no, amfetamina się kończy. Chyba niedługo będzie musiał pospać. Tak, któryś zombiaków je ma. Pograłem z nim dalej. Co jeszcze ciekawego może powiedzieć? Jak się tu znalazłeś? No nie, to już wiedzieli, wiemy z innej. A nie, on tylko... A, on tylko tu pomagał. Racja, on z nim był. Od razu nerd. Dorastałem tutaj, trafiłem tu przez przypadek. Trafiłem tu przez przypadek. No wpadał mi w oko trochę. Ale tylko trochę. Ty. Myślisz, że jesteśmy tu bezpieczni? Wybaczcie. Dobra, czyli tu jesteśmy bezpieczni. O, coś tu jeszcze mamy. Uwięziony trup. O, z apteki. Menadżer apteki. Dobry ma wzrok, skubaniec. Tak, może mieć klucze. Twoja dedukcja, o co nie jest niesamowita. Dick and Doug. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make him safe enough to go
No raczej. No mówię, pipe i shotgun. No Jezu. A, to mamy, to już widzieliśmy, to mamy, to mamy. Nic więcej chyba tutaj się nie pojawia, przynajmniej ja nie widzę. No to wracajmy. Wybaczcie, napiję się. Coś mi w gardle drapie, cholera. Dobra, wróciliśmy. Wróciliśmy do domu. Co my tu mamy? Fotografie. Co ciekawego na fotografiach? Tak, tak. Nic ciekawego na fotografiach. Ewentualnie ten w środku mógł być podobny. Kartki z życzeniami. Nie, może zostawmy kartki z życzeniami. Co tu mamy jeszcze? Bateria. O, weź baterię. Ale to na razie tylko jedna bateria. My potrzebujemy dwóch. Co my tu mamy? Wycinki z gazet. Fotografię, może tutaj będzie ten gościu. Czyli co, to jest miasto, z którego on był? To jest Macon? Dobra, damy. O, może. Co my tu mamy? Menu lodów. Lodów nie chcemy. Co my tu mamy? Baton. Jeszcze jeden baton. Mamy dwa batony. Skoro mamy dwa batony, to możemy dzieciakowi dać jednego. I tam są, tam. Nie? Tak. No masz wszystkie zęby, nie płacz. Że się nie umiesz bić, to nie moja wina. Dziadek się skopał tyłek. Jak sobie radzi Duck? Lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. Little kid. How is she doing? W gruncie rzeczy nie wiem. She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl. She's a tough bitch. Lee, she spent days surviving on her own? Tak. W domku na drzewie. Little girl can do that. Tak. Jaki masz plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so nie, tam. We gotta wait for things to clear up. You said no, może masz rację. From here in Macon? That's right. Tak. Where are they? Should we go looking for them? They own this place. They're gone. Oh, sweetie. Cat. Oh, fuck. Ale twist. No to bummer. Zabiną gwoździa. Tak. Nie no, co ty, gadam tu z tobą i nie mam. Tak, wiem. Dobra, powiedzmy, że wszystko potoczyło się szybko. Trochę podbudujmy jego ego, żeby on nam się nie załamał w trakcie. Jak powinien powiedzieć, coś w tym jest? Normalny psycholog. A teraz odnaj. No, podniesiemy na duchu. Ale oddaj czapkę za to. No, wrócił za kontuar. My chcieliśmy dać dzieciakowi batonika. Dlaczego nie możemy dać batonika? A, tutaj teraz. Daliśmy batonika. Ale teraz warto z Clementine się pogadać. Co my tu mamy? Drzwi do biura? Nie, może na razie z biurem zaczekajmy. Nie, nie, nie. Clementine ma dostać batonika. Gdzie jest Clementine? Gdzieś tutaj powinna być. O, jest Clementine. Najpierw masz batonika. Zaopiekowałeś się Clementine. Clementine, niesamowite. Cześć, Malenka. Co tam? Co robisz wieczorem? Nothing. Is he okay? Yeah. Tak, chyba że zginął zanim zdążył włączyć. Can I get you anything? I'm okay.
Maybe I'm a little hungry. Stew, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Claire. I'll see if I can find something else for you. Ale żarłoczka z niej. So, no tak, no w końcu seks na pierwszej randce, to nie. Yeah, I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I tak. Think so. Good. Good, despite the circumstances. Yep. Tak, jest wszystko w porządku. No to se, to się zapoznaliśmy lepiej. Powiem ci, że mistrz konwersacji z ciebie jest niesamowity. Co my tu mamy? O, mamy drugą baterię. To już radio będzie działać. Uda nam się odpalić radio. O, jeszcze jeden baton. Na razie to ten baton może przetrzymamy. Co my tu mamy? Jeszcze bankomat. Wypłacimy kasę? No tak. Jeszcze by bank zbankrutował przez to. Pudło na jedzenie. Co my tu mamy? Gazeta. Co mamy coś ciekawego? Jezu. No i co z tego? Co ma z interesy Buchar? Dobra, włóżmy może baterię do radia. O, od razu dwie. Tak. Włóżmy. Hey, Tommy. Pogadamy o radiu? Czy on nie działa? No nie mówcie, że odwrotnie włożyła radio. Baterię. Nic. Przyjrzymy się. Antena. Odwrotnie włożyła baterię, no kur... Co za... Po prostu to nie wierzę. I ci ludzie mają przeżyć apokalipsę. Nie mam pytań. Ale patrzcie, jeszcze nadają. Tak, zostańcie w domu, utopcie się we własnych. Dobra, pogadajmy, jak tam się czujesz? Hej, I'm Lee, you're Lily, and you're Larry. No super. Może mu przyszpimy serce psa? Co mu dolega? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Relax. Ma charakter, nie? Fuck you. Ma. Mój chłop. No pewnie, że nie mówi poważnie, pewnie nie jest gejem. Never mind. Sure is a good guy. He is. He just has his issues. Tak. Where's her mom? Savannah. Pewnie w jakimś brzuszku. You guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She's been surviving by herself. Zuch, dziewczyna. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Ale opiekunka do końca była zainteresowana dziewczynką. Chociaż bardziej Lee chyba jednak. A, jesteś tą? I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. A used to, zapomniał dodać. Anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Oops.
Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. Co o tym wszystkim myślisz? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. Perpetuum mobile. We need to stick together and get through this. Tak. I ogrzewać się swoje ciała nocą. Zdecydowanie. A co? O, baton, jeszcze jeden baton. Dużo tych batonów. Ale nie będę na razie rozdawać. Bo to może się jednak okazać problemem. Dobra, przejdziemy przez te drzwi i myślę, że będziemy kończyć odcinek w tym momencie. Ale najpierw przejdźmy. Tak, otwórz, wczytywanie. No, idealnie. Wchodzimy. Wchodzimy do pokoju, gdzie najprawdopodobniej zginęli jego rodzice. Klamka nam się podniosła. Jak to on ją nazywa prawie? Stary, daj z ciała. Dobra, ale to tyle. Już przeszukiwać samo biuro i próbować zasunąć naprawdę tą szafkę będziemy później. Dzięki za poświęcony czas. Jeżeli wam się podoba ten odcinek, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli się nie podoba, łapka w dół, zawsze poprzyjcie komentarzem. Ogółem komentarze piszcie, jeżeli tylko macie ochotę, ja z chęcią na nie poczytam zawsze to. Poprawi mi humor, kiedy widzę, że nowy komentarz się pojawił. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, czy też zobaczyć więcej tego, co ja nagrywam, zapraszam na mój kanał, kliknijcie, subskrybujcie. Zawsze, zawsze będziecie wiedzieć, kiedy coś nowego się pojawiło. Na dzisiaj ode mnie tyle. Dziękuję za poświęcony czas. See y'all!